Dla jednych samochodówka, dla innych wejher. Mowa o zespole szkół ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie. Uczniowie mają tutaj obecnie do wyboru trzy typy szkół. Liceum ogólnokształcące, technikum i branżową szkołę pierwszego stopnia, czyli dawną zawodówkę. Na kanwie tego kilkanaście profili, począwszy od humanistycznych, politologicznych, poprzez te skierowane na zdobycie konkretnego zawodu. Na przykład mechanik, blacharz, lakiernik czy technik klimatyzacji lub pojazdów samochodowych. Niebawem oferta szkoły ulegnie znacznemu rozszerzeniu, a to za sprawą modernizacji placówki. Powstanie bowiem pełnowymiarowa hala sportowa. Ta szkoła liczy sobie ponad 1000 uczniów. Mamy dwie malutkie, przerobione sale gimnastyczne. Zajmujemy pierwsze miejsce w powiecie w rewitalizacji szkół ponadgimnazjalnych, a ubiegłego roku zdobyliśmy mistrzostwa województwa. Myślę, że zasłużyliśmy sobie na to, żeby mieć halę z prawdziwego zdarzenia. Budowa hali sportowej to istotne wydarzenie nie tylko dla samej szkoły, ale także dla powiatu wejherowskiego. Po raz pierwszy budujemy halę sportową, pełnowymiarową, jakiej nie było do tej pory w mieście Wejherowo. Halę, która będzie halą też wielofunkcyjną, będzie miała pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej, w której będzie miejsc siedzących na trybunach około 300 i one są tak usytuowane, że z każdego miejsca będzie bardzo dobra widoczność. Ogólnie można liczbę tych miejsc zwiększyć do 500. Obiekt będzie także przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W nowej hali prowadzone będą nie tylko zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne. Obiekt umożliwi rozszerzenie współpracy z klubami sportowymi, m.in. Tytanami Wejherowo, Gry Wejherowo czy Błękitni Wejherowo. Ponadto korzystać z niej będzie mogła również społeczność lokalna. Oprócz hali sportowej powstanie także 6 pracowni zawodowych, na które powiat pozyskał unijne dofinansowanie w ubiegłym roku.